Szczęść Boże wszystkim dobrym gospodyniom, wiejskim, miejskim, ogólnogalaktycznym gospodyniom. Brawo. Rzeczywiście zasadne jest pytanie o gospodarzy, zasadne jest pytanie o ludzi innych zajęć, innego miejsca zamieszkania. No ale wy, żoliborscy socjaliści, kontynuujcie tę tradycję, która, tu zwracam się do wszystkich dobrych patriotów, którzy tak się nasładzają tymi kołami gospodyń wiejskich, ta tradycja wywodzi się od nieszczęśnicy imieniem, nazwiskiem Filipina Płaskowicka, towarzyszka Waryńskiego. To ona właśnie pod Skierniewicami w roku 1877 powołała to pierwsze kółko gospodyń miejskich, wiejskich, które było notabene jaczejką socjalistyczną pod taką przykrywką. Więc to jest wasza tradycja. Pytanie, szanowni państwo, pytanie, ile jeszcze takich dodatkowych urzędów zamierzacie stworzyć? Kiedy przymierzycie się do tego, żeby zaktywizować gospodynie miejskie i co z tymi gospodarzami, którzy już się aktywizują i czują się dyskryminowani? Czy nie powinien włączyć się do akcji jakiś specjalny pełnomocnik do spraw dyskryminacji bądź też niedyskryminacji jednych przez drugich? Szczęść Boże, pani marszałek, Wysoka Izbo. Proszę o zarządzenie przerwy celem zwołania Konwentu Seniorów, abyście tam państwo zdecydowali, że czas już skończyć z reglamentacją dostępu do tego miejsca, do sali posiedzeń plenarnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli idzie o koło Konfederacja, państwo, pani marszałek, uporczywie odmawia wstępu do tej sali w liczbie większej niż dwóch posłów Konfederacji. To jest męczące, bezsensowne, jak cała ta koronopanika, cała ta pandemiopsychoza, której ofiary widzę także i w murach Sejmu Rzeczypospolitej. Czas z tym skończyć, czas wypuścić naród z kwarantanny i najlepiej będzie zacząć ten proces od szybkiego, natychmiastowego wypuszczenia z kwarantanny posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Czcigodna pani marszałek, wysoka, wciąż pustawa Izbo, wniosek o zarządzenie przerwy celem zwołania Konwentu Seniorów, celem przesądzenia o dopuszczeniu pytań przed głosowaniami w tej części naszych obrad. Na wypadek, gdyby pani marszałek jednak nie zdecydowała się dopuścić jakichkolwiek pytań, to teraz zadam pytanie o tę ustawę, która ma być procedowana. To dobrodziejstwo wielkie, czyli system śledzący dla wszystkich kierowców transportu drogowego. Czy prawdą jest, jak poinformował jeden z urzędników niższego szczebla ministerstwa, które ten projekt pilotuje, że państwo na początek przewidujecie obowiązek korzystania z tego dobrodziejstwa przez kierowców tak zwanych tirów w transporcie drogowym, a docelowo chcecie, żebyśmy wszyscy założyli sobie tę elektroniczną smycz obroże na szyję. Czy taki jest cel waszego działania? Czy taka jest perspektywa, jaką rysuje sobie aktualny rząd? Wniosek o przerwę zatem. Dziękuję. Szczęść Boże, panie marszałku. Witam serdecznie. Wysoka pustawa Izbo, od szczegółu do ogółu, żeby nie zapomnieć, chcę państwu powiedzieć, jaki jest mój ulubiony podpunkt w tym projekcie ustawy. To jest w artykule pierwszym, punkcie 12, podpunkcie drugim, napisaliście państwo: podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju przeprowadza uprzednią ewaluację trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju przed jej przyjęciem. Z polskiego na nasze to by było, że ten, kto pisze, zanim przegłosuje, sprawdza, czy nie napisał czegoś kompletnie bez sensu. Tak? To ludzkim językiem takie znaczenie ma ten podpunkt, a to zaledwie artykuł pierwszy tego projektu ustawowego, który roi się
roi się, szanowni państwo, od takich redundancji, maseł maślanych i stwierdzania oczywistych oczywistości, to znaczy tego, że co nie jest zabronione, jest dozwolone. Każdy Polak odpowiedzialny za siebie jako jednostka i odpowiedzialny za sprawę polską w wymiarze publicznym ma takie dobre prawo, a nawet i patriotyczny, moralny obowiązek, żeby patrzeć końca, zanim dzieło rozpocznie. Ale czy do tego trzeba specjalnej ustawy, czy nie wystarczy starożytna łacińska maksyma, która to każdemu rozsądnemu człowiekowi zaleca? Jaki zatem sens zapisywania kilkudziesięciu stron, a następnie 200 kilkudziesięciu uzasadnieniu tego aktu ustawowego? No, państwo staracie się doszlusować, przyfastrygować własną biurokrację i własne zasady państwa zbiurokratyzowanego do tego, co wam Eurokołchoz dyktuje. Staracie się stworzyć takie sprzęgła między strategiami Eurokołchozu, a strategiami, które na różnych piętrach Rzeczypospolitej zalecacie, żeby były opracowywane. Znowu trzeba podkreślić, a po cóż to zalecenie? Po cóż to zalecenie? Dlaczego, jak mamy w Polsce, zdaje się, blisko 2,5 tysiąca gmin, jak Polska długa i szeroka, będą pisane strategie, niektóre gminy będą wchodziły w porozumienie ponadlokalne z innymi gminami, będą tworzyć nową strategię, ta strategia będzie następnie podnoszona na poziom województwa, regionu, Rady Ministrów. Radosna twórczość, proszę państwa, radosna twórczość, a wszystko po to, żeby podpiąć się do jakiegoś kurka, do jakiegoś korytka czy większego koryta, które tam już jest w Eurokołchozie ustawione. Otóż zła wiadomość. Państwo się szykujecie, trenujecie na olimpiadę, z której za chwilę zostanie wycofana ta konkurencja, w której tak się świetnie specjalizujecie. Eurokołchoz właśnie w dobie walki z mniemaną pandemią, w dobie walki z kryzysem w istocie wygenerowanym przez same rządy, ale pod pretekstem walki z wrażym wirusem, Eurokołchoz ujawnia swoją kompletną niewydolność, zapaść, która owszem może być powstrzymana i może ta konstrukcja neosowiecka może być jakoś tam remontowana, ale tylko za cenę postępującego zamordyzmu. I to zdajecie się państwo tak na miękko implementować, między innymi za pośrednictwem tych ustaw. Dlatego, że powiadam na miękko ten zamordyzm, no to, bo to oczywiście nikogo nie będzie bolało, że roje tam małych uczonych będą się pochylały nad tymi strategiami na wszystkich piętrach i na górze ktoś będzie wreszcie zobowiązany przez tą ustawę sprawdzał centralnie, czy przypadkiem to nie jest wszystko bez sensu, jak nakazuje mu artykuł 2, punkt 12, podpunkt 2. Szanowni państwo, co to jest wielbłąd? Wielbłąd jest to koń zaprojektowany przez komisję. Więc tam, gdzie znika odpowiedzialność jednostkowa, personalna, gdzie nie wiemy, kto w istocie za co odpowiada, bo za wszystko odpowiadają wszyscy, czyli nikt za nic, no to jest projekt Rzeczypospolitej, który w najlepszym wypadku będzie jakąś pokraką, a nie szlachetnym stworzeniem, które by nawiązywało do swoich najlepszych tradycji dziejowych. Panie marszałku, jeden przykład jeszcze co do długookresowych strategii. W Paryżu pod koniec XIX wieku był taki jegomość, który wyliczył, ile w związku z przyrostem w postępie geometrycznym dorożek paryskich, ile przybywa łajna końskiego. Mam nadzieję, że to jest słownictwo parlamentarne w dalszym ciągu. Więc wyliczył, za ile lat w perspektywie te zwały łajna sięgną drugiego piętra kamienic paryskich i przedstawił alarmistyczną prognozę i nawet proponował jakieś rozwiązania tego kryzysu cywilizacyjnego,
cywilizacyjnego, który wieszczył. I co się wtedy stało? Wtedy wynaleziono samochód. Wynaleziono samochód, czego żaden urzędnik nie jest w stanie z góry zaplanować. Więc, szanowni państwo, uwolnić kraj, uwolnić spod tego ciężaru, garbu biurokracji, który składacie na barki wszystkich naszych rodaków. Kochany panie pośle, Konfederacja nie może popierać takiej radosnej, biurokratycznej twórczości. Przyjdzie nam się wstrzymać w głosowaniu od tego. Dziękuję serdecznie za tę deklarację. Dziękuję.